Siemano. Dzisiaj trening na SGGW. Jestem 10 dni po Wincie, gdzie przebiegłem, przypomnę, 66 km. Nogi już są w porządku. Do tej pory biegane było jakieś miałkie, easy. Dziś z Dariuszem Korzeniowskim umówiliśmy się na jakieś szybsze odcinki. Na trening założyłem buty w zasadzie do treningu szybkościowego, czyli Puma Libre Nitro. But jest ekstremalnie lekki, bo waży 176 gram, więc to są najlżejsze buty, w jakich do tej pory biegałem. Zobaczymy, jak się spiszą na szybkich odcinkach. Póki co czuję, że amortyzacji tutaj to wiele nie ma. Natomiast noga mam przyzwyczajoną do takich trochę poduszkowców, bo Pum Deviate Nitro z płatką karbonową, z kurką karbonową, więc na pewno czuć tą różnicę. No tutaj niestety, albo stety, jest to dobre ciucie podłoża kosztem amortyzacji i no, grubości pewnie podeszwy, co wpływa na jakiś tam komfort. No ale przy szybkich treningach amortyzacja nie jest priorytetem. Na pewno nie są to buty na maraton. Zobaczymy, jak będzie na krótkich odcinkach. Cześć, czołem. Dzisiaj w planie biegamy wytrzymałość tempową. 10 razy odcinek 400 metrów na dosyć, można powiedzieć, krótkiej przerwie, półtora minuty. Pogoda jest świetna. Może 8. Może 8, może 12 wyjdzie, zobaczymy, jak nas deszcz pogoni. Pogoda jest na razie fajna. Nastrój jest, co prawda troszeczkę wieje, natomiast dobrze, że wieje w bok, a nie w przód. Dokładnie tak. Także zobaczymy. Po treningu zobaczymy, jakie będą humory. Na razie jest spoko. Będziemy. Siedem w nogach. Stariusz, jest ok? Siedem, jeszcze trzy do domu. Telewizja, popcorn, wiadomo. Jesteśmy po treningu, 10 razy 400, przerwa 2 minuty, tak? Źle nie było, pod wiatr było gorzej troszkę, ale za to z wiatrem było lżej. No jak, Darek, podobały mi się Pumy? Pragnąłeś ich? Tak, widziałem ich pięte. Naprawdę bardzo zgrabnie wyglądają, szczególnie z tyłu. Dają radę, szybko uciekają, fajnie amortyzują. Ciekawe, jak będzie na dłuższym bieganiu. Dariusz oczywiście biegał w Pegasusach 38, tak? Tak jest, dokładnie. No i też dawały radę, więc nie jest powiedziane, że trzeba mieć tylko Pumy, natomiast no, ja czułem lekkość i na pewno był zapas. Także będą jeszcze testowane na innych szybszych jednostkach. Na pewno nie czuć tej braku amortyzacji ze względu na no, cały czas bieganie na śródstopiu. Prawdopodobnie na Easy nie będzie już tak przyjemnie, ale to potem się jeszcze okaże. Także dzięki, na razie. Dzięki.